mówiłem, żeby radio wyłączyć, tak? Bo pan siebie słyszy i nas słyszy i wszyscy to słyszą. Wystarczy jednak z dużego miasta wyjechać. Druga Polska składa się w dużej mierze z małych miejscowości, z wsi. No i tam zdecydowanie króluje to budownictwo indywidualne, bo deweloper nie buduje trzech domów w jakiejś małej miejscowości, bo się tego nie opłaca. Tylko każdy tam buduje sam, albo systemem gospodarczym, albo najmniej jakąś tam firmę, no ale inwestorem jest ta indywidualna osoba. Się rozkłada na coraz większy udział w rynku budownictwa mieszkaniowego. Skupią się na tym, bakterie i tak dalej, a pan Bogmana kopie naszego mózgu, która po śmierci, jest składowana jak gdyby na półce w kosmosie. I na sądzie ostatecznym pan Bóg ten nasz mózg, ten naszą kopię ułatwi i podejmie z nią jak gdyby dyskusję osądzając nas. Jeżeli ta osąd, jeżeli ten osąd będzie negatywny, to po prostu osądzi nas i tą kopię niszczy na zawsze. A ci, którzy zasłużą na zbawienie, będą pan Bóg ten mózg, tą kopię przerzuci do świeżo zbudowanego ciała i będziemy mogli żyć wiecznie tu na ręki się. Nie powinniśmy, a to dlatego, to jest, że właściwie mięsi i rynek w poważnej mierze był już oswojony z tą informacją wiele miesięcy temu. Zasłużymy na to życie wieczne, jeżeli będziemy głosić tą dobrą nowinę o mającym nastąpić tym wiecznym raju na ziemi. Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa z kolei takiego około 28,0. Polski, Czech, wystarczy porównać wielkość atomu, podzielić wielkość Układu Słonecznego, podzielić przez wielkość tą przeciętnego atomu. I z układu, zarówno z atomu, jak i z układów słonecznych można utworzyć pierwiastki chemiczne. Z tym, że te pierwiastki chemiczne makro w kosmosie są dużo większe rozmiarów od pierwiastków chemicznych budowanych z atomu. Jak wiele na dyskusja dotyczyła także finansowania działań. Dobrze, ja bardzo przepraszam, bo już 5 minut pan się wypowiada i ja już się trochę pogubiłem, bo zapomniałem, co było na początku, natomiast pan profesor coś tam notował, zapamiętywał. Mam nadzieję, że jeżeli uważa za stosowne, to odniesie się do tej wypowiedzi. Natomiast ja też, jeżeli mogę, panie profesorze, z takiej perspektywy teologa, no nie chciałbym pana Boga ograniczać do jakiegoś rozmiaru, bo on jest nieskończenie większy, wyższy, mądrzejszy i tak dalej od swojego stworzenia i od każdego elementu świata i wszechświata, który stworzył. Proszę bardzo, panie profesorze. Tak, muszę tutaj powiedzieć, że przytoczył pan już bardzo na swój sposób swoją przemyślaną teorię czy interpretację wiary i jakichś poglądów naukowych. Ale tutaj zgodzę się z księdzem redaktorem prowadzącym, że właśnie Boga się nie da ograniczyć. Nie można powiedzieć, jak dużo jest większe Bóg i ograniczać go, bo to jest każde ograniczenie, tak samo jak nie możemy mówić o tym, w jaki sposób nas Bóg osądzi, bo to jest tak, jakbyśmy wchodzili w jego kompetencje i zgadywali już jego zamiary lub próbowali odgadnąć jego zamiary, a
musimy pamiętać o tym, że mamy w tej chwili, żyjemy w czasie objawienia miłosierdzia Bożego. Tak? Przeżyliśmy przecież rok miłosierdzia, mamy ustanowione święto miłosierdzia Bożego przez Jana Pawła II i świętą Faustynę przekazane, właściwie ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Tak, musimy też o tym pamiętać, że sam Jezus Chrystus powiedział, zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, objawię się jako król miłosierdzia. I to wiemy z tych przekazów. W związku z tym jest nam bardzo trudno mówić, w jaki sposób i Bóg będzie nas osądzał, i na pewno wiem jedno z punktu widzenia wiary. Jego sąd będzie sądem sprawiedliwym. Absolutnie sprawiedliwym. I nie będzie od niego apelacji ani ten, dlatego że to jest jedyny sędzia sprawiedliwy. Jeśli chodzi o całe Macewy, to można się rozejrzeć i widać, że niewiele ich zostało. Ze swojej strony, moją wolą, mogę czynić wszystko, żeby uniknął potępienia wiecznego. I to jest w naszym zasięgu, bo to zależy od naszej woli, od spełnienia dobrych uczynków. Przede wszystkim od miłości, tak? Bo wiemy o tym, że miłość jest tą największą ofiarą, czy tym darem, który człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Tutaj nie ulega wątpliwości, że potrafimy odróżnić dobro od zła i potrafimy utrzymać ten kierunek, ten azymut zgodny z wolą Boga. Tak? I to jest najważniejsze. Ale absolutnie jestem daleki od tego, żeby określać czy zamykać Boga w jakiekolwiek ramy. W jakiekolwiek ramy. Po prostu z punktu widzenia teologicznego Bóg jest nieskończony. Bóg jest nieskończony. Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maria, halo. Nie będzie powyższy, Maria Zeszliwica. Teraz i zawsze. Serdecznie witam Ojca i Pana Profesora. Otóż ten ostatni telefon szczególnie mnie niejako sprowokował, jeśli mogę się tak wyrazić, do telefonu. Otóż cóż Pan Profesor powiedział, nie możemy Pana Boga ograniczać się do materii, a w ogóle do materii, w ogóle, która nie jest wieczna, bo wszystko to jest zmienne, nie jest wieczne. Wieczność implikuje samo w sobie niezmienność. Poza tym, może chciałbym temu Panu powiedzieć, bo nie chce mi się wierzyć, że ma złą wolę, ale oby nie tłumaczył spraw naturalnych w sposób naturalny, materialny. My ludzie, jako ludzie, powiedzmy, operujemy, poznajemy świat jedynie zmysłami. Tylko i oczywiście w odróżnieniu od zwierzęta również mają jako takie poznanie zmysłowe. Nie wiemy właściwie, jak one poznają, one jednak poznają, ale my mamy duszę, mamy intelekt, czyli mamy obraz Boży, gdzie wyciągamy wnioski, czego nie ma, prawda, u zwierząt, chociaż nie ma kultury, nie ma żadnych wniosków i tak dalej. Więc jedna rzecz, czyli świat nadnaturalny wykracza poza nasze naturalne środki poznawcze. On jest dla nas niedostępny. I my mówimy, prawda, jedynie możemy o Panu Bogu powiedzieć tylko jedną rzecz. O czym mówi Święty Paweł, iż nikt przy śmierci nie usprawiedliwi się przed Bogiem, że nie wiedział, że Bóg istnieje. Bo człowiek ma poprzez dedukcję w różny sposób może dojść do istnienia pierwszej przyczyny tej niezmiennej i pierwszej, która wszystko stworzyła, gdy tymczasem obranie Boże o nim samym, poza tym, że on jest wielki, ale jak wielki, byśmy nic nie wiedzieli, gdyby Bóg nie objawił nam Bóg Ojciec przez swego Syna. Dlaczego Pan Jezus wziął naturę ludzką? Po prostu dlatego, żeby jako człowiek przyjść na świat i zadość uczynić za grzech świata. Prawda? Ponieważ nasze grzechy, nawet najmniejsze, dotykające wieczność, mają wartość wieczną i nie bylibyśmy w stanie zadość uczynić sprawiedliwie Bogu wieczności za obrazy samej wieczności. Dlatego Bóg pokazuje, jak bardzo miłosierny jest, jak uderzył ludowo
odwołał się do dyskusji o wysłaniu Gosyna, który Bóg uznał za zaskoczenie zadań, bo inaczej byłoby to niemożliwe, dlatego prawnie są nam otwarte pod warunkiem, że my akceptujemy, bo Bóg nam nie narzuci. Otóż nie możemy tłumaczyć wszystko materialnie, bo człowiek po śmierci będzie miał inne poznanie, tam nie będzie języków polskich, francuskich, nie wiem jakich, nie, tam będzie zrozumienie się, tak jak dusze rozumieją się, bez mówienia, bo ten świat będzie duchowy. Jedynie my możemy o Bogu powiedzieć to, co nam zostało objawione, ale nie zostało nam objawione tak przez byle kogoś, tylko po prostu przez Chrystusa, który pokazał nam swoją boskość, prawda? Pokazał, że jest Bogiem i jest wiarygodny. On objawił, dlatego Pismo Święte, które zostało napisane, świadkowie pod wpływem Ducha Świętego, jest tym objawieniem prawd, które nam są niedostępne, bo żyjemy na tym świecie i świat naturalny wykracza nasze naturalne środki poznawcze. Panie Jerzy, przepraszam bardzo, czy możemy prosić o konkluzję, Panie Jerzy? Poza tym, Panie Jerzy, halo? Kościół, czy Pan nas słyszy? Ponieważ człowiek z natury swojej niedoskonałej ma tendencję do interpretacji odtrzymania. Panie Jerzy, ja bardzo przepraszam, ale też jest sporo tych telefonów i pozwolimy się odnieść się panu profesorowi do tego, co już zostało powiedziane i też oddamy głos innym naszym słuchaczom. Tutaj, jeżeli mogę odpowiedzieć panu Jerzemu, akcja charytatywna, będą dzieci, młodzież sprzedawać anioły na rzecz zorganizowania paczek żywnościowych, ale to już na niedzielę palmową. Dzieci potrzebujące wedle potrzeb i znajomości nauczycieli i dyrektorów tych szkół, do których zawiozę paczki, będą te paczki im rozdawać. Ale dzisiaj tak u mnie w parafii zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca jest wystawienie sakramentu świętego, jest adoracja sakramentu świętego i tam jest taki fragment, który śpiewamy adoracyjny na końcu, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. I to jest moja odpowiedź. Nie tylko mamy zmysły, nie tylko mamy rozum i sprowadzamy się znowu do ważności i harmonii tej encykliki Fides et Ratio, że i wiara, i rozum są nam potrzebne, żebyśmy w pełni starali się poznać wolę Boga. Bo tak, faktycznie, my mamy za zadanie poznanie woli Boga, z tego będziemy w jakiś sposób przez Pana Boga rozliczani. Ale pamiętajmy o tym, że jak już powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, nie wchodźmy w rejony zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Pana Boga. To on jest sędzią sprawiedliwym, ale też jest sędzią miłosiernym. Jest miłosierny do końca, bo sam Jezus Chrystus w świętej Faustynie powiedział o nas, o stworzeniu, że powstaliśmy z przepaści Jego miłosierdzia, każdy z nas. 23 już za 3 minuty, drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy niedokończone na temat nauka i wiara razem, czy osobno, czy w jakimś konflikcie. Zapraszam do telefonowania w dalszym ciągu, mimo to, że te telefony dzwonią, to też damy na moment panu profesorowi odetchnąć i po krótkiej przerwie muzycznej powracamy do naszych rozmów. To jest opowieść o naszej takiej eksportowej dwójce wspinaczy, Łukaszu Dudku i Jacku Matuszku. Duża opowieść o ich zeszłorocznym projekcie, podczas którego pokonali trzy najtrudniejsze alpejskie drogi. Jedna z najtrudniejszych alpejskich dróg, tak zwana Drodzie Alpejska, tam się po prostu dotalami. Opisuje ich zmagania, ich rozterki, ich podejście do sportu. Tłumaczy po prostu, dlaczego wspinanie i te drogi były dla nich tak ważne. W polskim i międzynarodowym konkursie filmu górskiego nominowanych do nagrody zostało blisko 30 obrazów.
I na koniec jeszcze zajrzyjmy w Tatry, gdzie zima zagościła już na dobre. Na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego zalega spora warstwa śniegu. Powyżej wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski. W ostatnim czasie w Tatrach był spory opad śniegu, więc wiadomo, te warunki do uprawiania turystyki nie są najłatwiejsze, trzeba dość często torować. Poza tym przez parę dni, ale także dziś wiał wiatr, więc sporo tego śniegu jest nawianego z jednej strony, a z drugiej strony no są takie miejsca, gdzie tego śniegu praktycznie nie ma, jest ślisko, no więc trzeba uważać, jak to zwykle w górach. W czasie wędrówek wysoko w górach przydatne mogą okazać się raki, rakiety śnieżne oraz czekan. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Bożej Prośniewski, dziękuję za dziś. Kłaniam się. Do usłyszenia. Reklama. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie 1 000 000 mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. W jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Niecałkiem Osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczuk, zapraszam. Autopromocja. Jest 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Premier Beata Szydło deklaruje, że utrzymanie stabilności polskiego górnictwa i jego unowocześnianie to za główne zadanie rządu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczął późnym wieczorem wizytę na Białorusi. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Austrii zwycięzcą został kandydat niezależny Aleksander van der Bellen, wynika z sondaży. Ewa Worobiec, zapraszam. Dobre informacje dla górników. Premier deklaruje, że utrzymanie stabilności polskiego górnictwa i jego unowocześnianie to jedno z głównych zadań rządu. Beata Szydło podczas uroczystości barburkowych w Jaworznie podkreślała, że obecne i planowane inwestycje w tym sektorze gospodarki pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Rozpoczynamy w górnictwie czas poważnych inwestycji, które dają początek dobrej przyszłości dla polskiego górnictwa. To przecież tutaj, właśnie w Tauronie, wydobycie zostały podjęte ważne decyzje. Szyb Grzegorz dla Jaworzna, dla Sobieskiego, to jest wielka przyszłość. Ale to nie są już zapowiedzi, to są fakty, które dzieją się na naszych oczach. I to daje dobrą perspektywę dla rozwoju branży. Beata Szydło powiedziała, że istotne jest, by polskie górnictwo było nie tylko nowoczesne, ale też stabilne. Planem polskiego rządu jest, aby polskie górnictwo nie tylko się rozwijało, ale by było nowoczesne. Nowoczesne, oparte o nowoczesne technologie, dające nowe możliwości rozwojowe, ale by było stabilne. I tej stabilności będziemy przede wszystkim bronili. Rano premier uczestniczyła w uroczystościach barburkowych w Brzeszczach w województwie małopolskim. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczął późnym wieczorem wizytę na Białorusi. Jutro przewidziano spotkania z najwyższymi władzami w kraju, w tym z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Zdaniem ekspertów Mińskowi zależy na poprawie stosunków z Warszawą, a także innymi stolicami krajów Unii Europejskiej. O szczegółach Piotr Pogorzelski. Były ambasador Polski na Białorusi Leszek Szerepka powiedział mi, że podstawą dla normalizacji stosunków Warszawy i Mińska powinno być uregulowanie sytuacji Związku Polaków na Białorusi. Ta organizacja pozostaje podzielona od 2005 roku na dwie części, niezarejestrowaną przez władzę, czyli niezależną, oraz drugą, lojalną w stosunku do władz. Trzeba potraktować na pewno podmiotowo Polaków, szczególnie tych, którzy przez wiele lat działali trochę nielegalnie, i dać im możliwość legalnego. Kamil Kusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich dodaje, że Mińskowi zależy na normalizacji stosunków z całą Unią Europejską. Do tego, żeby przetrwać
wytrwać, a jednocześnie nie poddać się całkowicie wpływom rosyjskim, Białoruś potrzebuje Zachodu. W październiku Mińsk odwiedził wicepremier Mateusz Morawiecki, w sierpniu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a w marcu Witold Waszczykowski. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według powyborczych sondaży w drugiej turze wyborów prezydenckich w Austrii zwycięzcą został kandydat niezależny Alexander Van der Bellen. Wynik wyborów szeroko komentują austriaccy politycy. Z Wiednia Adam Czartoryski. Jednym z pierwszych, którzy pogratulowali Van der Bellenowi zwycięstwa, uznając równocześnie wynik wyborów, był Norbert Hofer, który we wpisie na jednym z portali społecznościowych, dziękując za głosy, wyraził również nadzieję, że Austriacy będą po tym wyborze razem współpracować. Również za pośrednictwem mediów społecznościowych gratulację Van der Bellenowi złożył kanclerz Austrii Christian Kern, który stwierdził, że dzisiejszy wynik to bardzo dobry dzień dla Austrii, a teraz trzeba dołożyć starań, by żaden Austriak nie czuł się przegranym. Zdaniem przewodniczącego współrządzącej krajem austriackiej partii ludowej Reinholda Mitterlehnera, zwycięstwo byłego przewodniczącego Zielonych wskazuje, że w Austrii wygrało poczucie wspólnoty oraz otwartość na świat, a nie podążanie za trendem. Według przedstawicieli Zielonych i partii Neos wybór Aleksandra Van der Bellena jest historycznym dniem, a Austriacy podjęli właściwy, dobry wybór, po którym w kraju nie będzie miejsca na nienawiść. Zgoła w innym tonie wypowiedział się przewodniczący austriackiej partii wolności. Heinz Christian Strache stwierdził, że jest bardzo rozczarowany wynikiem, ponieważ miał nadzieję, że Norbert Hofer wniesie pozytywną zmianę na austriacką scenę polityczną. Zaprzysiężenie wybranego prezydenta nastąpi już w nowym roku, 26 stycznia. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Mieszkańcy Uzbekistanu wybierali dziś prezydenta. Jak poinformowała Centralna Komisja Wyborcza, frekwencja wyniosła prawie 89%, co oznacza, że głosowanie uznano za ważne, bowiem próg ważności wynosi 33%. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek rano. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wybory w Uzbekistanie odbyły się przedterminowo w związku ze śmiercią dotychczasowego prezydenta Islama Karimowa. Sprawował on urząd nieprzerwanie od 1989 roku. Zmarł 2 września w wieku 78 lat. W wyborach wystartowało 4 kandydatów, wśród nich pełniący obowiązki prezydenta, premier Szavkat Mirziyoyev. Zdaniem ekspertów to właśnie on jest zwycięzcą. Tak jak w 2015 roku władze Uzbekistanu nie pozwoliły na prowadzenie badań sondażowych Exit Polls. Przebieg wyborów monitoruje 80 tysięcy lokalnych obserwatorów, 600 zagranicznych i 1300 dziennikarzy z 20 krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W poniedziałek na północy Polski zachmurzenie duże. Na północy miejscami opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Na Warmii, Mazurach i Pomorzu opady deszczu lub mrzawki. Na wybrzeżu okresami słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej oraz na Kujawach miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od minus 1 na wschodzie do 4 stopni na zachodzie, 5 na wybrzeżu. W Dolinach Karpackich miejscami minus 2. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23.06. Polskie Radio 24. Maciej Gaweł. Porażka na początek. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Francją 22-31 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy w Szwecji. W drugim meczu naszej grupy Niemki pokonały Holenderki 30-27. We wtorek Polska zagra z Niemcami, a w czwartek z Holandią. Z grupy wychodzą 3 zespoły. Lepiej spisali się dziś szczypiorniści Vive Tauronu Kielce, którzy w meczu na szczycie grupy B Ligi Mistrzów pokonali we własnej hali Vardar Skopje 27-24. Po 4 gole dla Vive rzucili Tobias Reichmann, Hulen Aginagalde i Manuel Strlek. To była niesamowita walka, mówił ten ostatni. Tak, była walka od pierwszej do ostatniej minuty i myśleliśmy, że będzie bardzo trudny mecz. Najważniejsze, że wygraliśmy te 2 punkty i przed przerwą mamy przewagę, pierwsze miejsce na tej grupie naszej. Nastroje po zwycięstwie nieco tonował rozgrywający Vive Mariusz Jurkiewicz. Mogliśmy kontrolować spotkanie dużo łatwiej w drugiej połowie, gdybyśmy tylko wykorzystali nasze sytuacje. Natomiast nie byliśmy skuteczni. Rywal był dużo skuteczniejszy w ataku i stąd ten nerw w końcówce. Vive objęło prowadzenie w tabeli z 14 punktami i o punkt wyprzedza Molpik Seget. Vardar jest trzeci z 12 punktami. Jagiellonia Białystok znów liderem piłkarskiej ekstraklasy. Dziś Jaga wygrała z Lechem Poznań 2-1. Gospodarze prowadzili po golu Karola Świderskiego. Tuż przed przerwą wyrównał Paulus
Arajuri, a zwycięskiego gola strzelił w 64 minucie Fiodor Czernych, który podkreślał, że stracona bramka nie miała wpływu na grę jego zespołu. W szatni pogadaliśmy, że trzeba tak dalej grać, bo dobrze nam szło. No, w drugiej połowie walczyliśmy każdy za drugiego i mamy wygraną. Nie byliśmy gorsi, przekonywał z kolei pomocnik Lecha Kamil Jóźwiak. Były szanse, żeby wyrównać i żeby wygrać to spotkanie. Szczęścia zabrakło, zabrakło skuteczności, troszeczkę może lepszej postawy w obronie całego zespołu. No i niestety straciliśmy tu troszkę głupio te bramki. W drugim dzisiejszym spotkaniu Krakowia zremisowała z Górnikiem Łęczna 1-1. Bramkę dla Pasów zdobył Krzysztof Piątek, ale gospodarze stracili punkty, bo samobójczego gola strzelił Mirosław Cowilo. Jagiellonia ma 36 punktów, tyle samo co druga w tabeli Lechia Gdańsk. Trzeci jest Brugbet Termalika Nieciecza z 30 punktami, a ostatnie miejsce wciąż zajmuje Górnik Łęczna, 15 punktów. Jeśli gra Anderlecht Bruksela, można spodziewać się gola Łukasza Teodorczyka i tak było również dzisiaj. Anderlecht wygrał 3-1 z Kortrijk, a polski napastnik zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. To jego 14 trafienie w sezonie Ligi Belgijskiej. Gola strzelił też inny reprezentant Polski, Kamil Grosicki. Jego Rennes wygrało 2-0 z Saint-Étienne. Grosicki w tym sezonie zdobył w lidze 4 bramki. Wiele emocji było dziś w angielskiej Premier League. Liverpool przegrał na wyjeździe z Bournemouth z Arturem Borucem w bramce 3-4, tracąc gola w doliczonym czasie gry. W innym meczu Everton zremisował z Manchesterem United 1-1, ratując punkt w 89 minucie. Liderem jest Chelsea z 34 punktami, 31 punktów ma Arsenal, a po 30 Liverpool i Manchester City. Polscy skoczkowie narciarscy wciąż bez podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata. Dziś w Klingenthal było bardzo blisko. Po pierwszej serii prowadził Maciej Kot przed Kamilem Stochem, jednak w drugiej rywale byli mocniejsi. Wygrał Słoweniec Domen Preuc, drugi był Norwek Daniel Andre Tande, a trzeci Austriak Stefan Kraft. Stoch był czwarty, a Kot piąty. Jednak nie ma się czym martwić, przekonuje Adam Małysz. Technicznie nie wyglądało to źle, powinno lecieć. Gdzieś zabrakło tych parę metrów, ale ja jestem bardzo spokojny. Mam nadzieję, że zawodnicy są na tyle też spokojni, że kolejne konkursy będą bardzo pozytywne. W klasyfikacji generalnej prowadzi Domen Preuc, Kot jest szósty, a Stoch dwunasty. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków bez wysiłku odzyskały prowadzenie w Ekstraklasie. W 10. kolejce mistrzynie Polski rozbiły AZS Gorzów 83-66. Rywal nie zmusił nas do wysiłku, mówiła środkowa Wisły Ewelina Kobryn. Spodziewałyśmy się, że nas zaskoczy czymś więcej, jednak od samego początku tempo i grę dyktowałyśmy my, także można powiedzieć, że mecz cały był pod kontrolą. Wisła ma 19 punktów i o punkt wyprzedza Ślęzę Wrocław. A w lidze koszykarzy trwa dominacja polskiego cukru Toruń. Dziś Torunianie pokonali Czarnych Słupsk 85-74 i pozostają jedynym niepokonanym zespołem. W innych meczach Turów Zgorzelec rozgromił Start Lublin 106-74. Polfarma Starogard Gdański przegrała z Kingiem Szczecin 64-81. Siarka Tarnobrzeg uległa MKS Dąbrowa Górnicza 74-87. Rosa Radom pokonała Polfarmę Skutno 72-52, a Trefl Sopot zwyciężył Miasto Szkła Krosno 75-64. Prowadzący w tabeli polski cukier ma bilans 9-0. Za nim są Turów, MKS i Stelmet z bilansem 7-3. Polskie Radio 24. Prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie milion mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Reklama. 12 minut po 23:00 przed nami ostatnia godzina naszego niedzielnego wieczornego spotkania w Polskim Radiu 24. Czas na audycję Magdy Mikołajczuk. Kultura niecałkiem osobista. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Kultura niecałkiem osobista.
Magda Mikołajczuk, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w magazynie Kultura niecałkiem osobista zajmiemy się pewnym zjawiskiem, które jak ulał moim zdaniem pasuje do grudnia. Ten grudzień to jest taka specyficzna pora, bo z jednej strony angażujemy się wtedy w różnego rodzaju akcje charytatywne, umiemy się dzielić wszelkimi dobrami z ludźmi, którzy są w gorszej niż my sytuacji materialnej, ale z drugiej strony najczęściej jak oszalali biegamy po sklepach, kupujemy często przypadkowe rzeczy w ramach prezentów, czy to mikołajkowych, czy bożonarodzeniowych dla naszych bliskich, przyjaciół, także dla siebie i znowu obrastamy kolejnymi rzeczami. I tak sobie pomyślałam, że warto przyjrzeć się idei minimalizmu w różnych sferach życia, nie tylko minimalizmu dotyczącego gromadzenia dóbr. I właśnie dlatego zaprosiłam do rozmowy panią Annę Mularczyk-Meyer, autorkę książek o minimalizmie. Jedna nosi tytuł Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym, a druga Minimalizm dla zaawansowanych, czyli jak uczynić życie jeszcze prostszym. Jak pani spogląda na to właśnie grudniowe szaleństwo zakupowe z punktu widzenia osoby, która nie tylko o minimalizmie pisze, ale także wprowadziła i ten styl do swojego życia? No ja na to szaleństwo patrzę z takim dystansem, pewnym rozbawieniem, ale też współczuciem, bo przez taki etap też sama przechodziłam ileś tam lat temu. Grudzień kojarzył mi się głównie z bieganiną po sklepach i tak jak pani wspomniała, kupowaniem często przypadkowych rzeczy. Patrzę na to zjawisko jako na coś, co jest mi znane, ale na szczęście, z czego się bardzo cieszę, już odległe. Sformułujmy definicję minimalizmu. Minimalizm często jest postrzegany pejoratywnie jako rodzaj skrajnej ascezy, albo minimalistów uważa się za abnegatów po prostu, którzy absolutnie się przestrzenią wokół siebie nie przejmują. Oczywiście minimalizm w takim zupełnie skrajnym wydaniu może mieć postać zbliżoną do ascezy i to też jest jakby część tego pojęcia, ale to, które mi jest podejście najbliższe, to traktowanie minimalizmu jako takiego praktycznego narzędzia, którego się używa po to, żeby upraszczać poprzez odejmowanie, poprzez szukanie tego, co najbardziej istotne, skupianiem się na tym, co ważne, odrzucanie nadmiaru. To może dotyczyć właściwie każdej dziedziny życia, począwszy od, nie wiem, damskiej garderoby, a skończywszy na relacjach międzyludzkich. No właśnie, zatrzymajmy się na razie na tym aspekcie czysto materialnym. Jaką pani ma koncepcję, mówmy o konkretach, na kupowanie prezentów bliskim ludziom? Pod tym względem moja rodzina jest rozsądna. My staramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby ani nie zrujnować nawzajem swoich kieszeni nadmiernymi, nieracjonalnymi oczekiwaniami wobec siebie, a dwa, żeby te prezenty były naprawdę przemyślane, jak najbardziej trafione i żeby sprawiły jak najwięcej przyjemności właśnie zarówno obdarowanemu, jak i żeby obdarowujący widział, że to, co kupił, czy zrobił, czy o czym pomyślał wcześniej, ma sens i że przyniosło radość i że się będzie przydawać, a nie skończy się to tak, jak to bywa, że zaraz po świętach zastanawiamy się, co zrobić z tym jakżeż pięknym 15 serwisem do kawy, który właśnie dostaliśmy i komu by tutaj go sprezentować. I my się po prostu umawiamy, jaką w danym roku mamy koncepcję z prezentami. Zwykle staramy się albo wysondować, czy wprost zapytać, czy masz na coś konkretnego ochotę na przykład, albo czy coś specjalnego by ci się przydało, a sam sobie tego nie kupisz z jakichś określonych powodów, zwykle powiedzmy są jakieś ograniczenia finansowe. Albo jeżeli gdzieś wiemy, że ktoś ma jakąś większą potrzebę, to wtedy w kilka osób na przykład się składamy, jeżeli to jest jakiś bardziej kosztowny prezent. Staramy się, żeby te prezenty były, tak jak mówiłam, jak najbardziej trafione. To wypytywanie, co jest potrzebne danej osobie, ta koncepcja tak sprawdza się świetnie w czasie akcji Szlachetna Paczka, bo to przecież polega na tym, że rodziny, którym mamy pomóc, piszą, czego dokładnie potrzebują, prawda? I wtedy już wiadomo, że się trafi. Ale czasami jest taka sytuacja, kiedy na przykład bierzemy udział w akcjach charytatywnych, które nie przewidują jakiegoś spisu konkretnych rzeczy potrzebnych danej osobie, wtedy trudno wyczuć, co jest potrzebne komu, ale ja zrobiłam przy okazji tegorocznej jednej z akcji charytatywnych taki zabieg, że chodziło o dzieci, prezenty dla dzieci. Przypomniałam sobie siebie z czasów PRL-u, kiedy no prawie niczego nie było.
próbowałam sobie przypomnieć, co mnie najbardziej cieszyło jako małą dziewczynkę, kiedy jakieś rzeczy z zagranicy się od czasu do czasu dostawało. I sobie przypomniałam, że największą radość sprawiały mi rzeczy do pisania. Jakieś piękne, kolorowe zeszyty, piórniki, jakieś mazaki, farbki. I jeśli słodycze, to w niesłychanie kolorowych opakowaniach, których oczywiście potem się nie wyrzucało, tylko się je kolekcjonowało. To taka propozycja minimalizmu, no ale wtedy to był minimalizm. Byliśmy przymuszeni do minimalizmu. Tak. Więc sobie pomyślałam, że dzieci, które w bardzo trudnych warunkach w tej chwili żyją, być może podobny mechanizm zadziała, że coś użytecznego, ale ładnego po prostu im się przyda. To, co pani zrobiła, wydaje mi się, że to jest jakby też odpowiednik tego procesu jakby wypytywania, tylko trochę w innym wydaniu. Pani się postarała postawić w sytuacji tych osób, które pani chciała obdarować. I myślę, że to jest to, czego często brakuje, kiedy kogoś obdarowujemy, że nie zadajemy sobie trudu postawienia się w czyjejś sytuacji, jakby z popatrzenia na świat, czy na życie z perspektywy tej osoby, której mamy, chcemy ten dar przekazać. To, co pani zrobiła, to myślę, że było bardzo racjonalne, więc myślę, że to dobra też jest dobra ścieżka. Spróbować sobie wyobrazić, co bym chciała dostać, gdybym była na miejscu tej osoby. Ten wątek PRL-u też się pojawia w pani książkach. Wątek sytuacji, kiedy nie było z czego wybierać specjalnie i nie było ryzyka, że będziemy mieli zbyt wiele rzeczy w domu, prawda? Raczej się o czymś marzyło. I pani zresztą podkreśla w książce, że nie chodzi o tęsknotę za PRL-em absolutnie, tylko właśnie o przypomnienie sobie, jak bardzo można się cieszyć niedużą liczbą rzeczy, prawda? Bo my chyba cały czas oczywiście mówimy, że minimalizm i problem nadmiaru dotyka ludzi, którzy są w miarę zamożni, prawda? Nie mówimy o ludziach biednych, to jest oczywiste. Ale ludzie, którzy w miarę mają trochę pieniędzy i żyje im się nie najgorzej, chyba się przestaliśmy umieć cieszyć. Ja mam takie wrażenie, że mamy ciągle jakieś nowe rzeczy sobie kupujemy. Nie mówię, że koniecznie drogi, ale raczej ilościowo jest ich dużo. I tego uczucia takiego zachwytu niesłychanego z jakiejś rzeczy, którą się otrzymało, to jest lepsze chyba. Tak, na pewno dużo lepsze. Faktem jest, że nie zainteresowałam się minimalizmem, to, że się w ogóle przestałem mnie cieszyć. Właśnie przez to, że powodziło mi się stosunkowo dobrze i dokompensowałam sobie zakupami i prezentami także dla samej siebie różne braki i emocjonalne i jakieś tam stresy życiowe. I wtedy te rzeczy kupowane tak bezmyślnie i ciągle naprawdę nie sprawiają żadnej przyjemności. I właściwie traciło się nimi zainteresowanie już w momencie czasem prawie, że odejścia od kasy. A teraz, kiedy podchodzę do zakupów zupełnie inaczej i także właśnie do prezentów w inny sposób, także tych, które sobie czasem sprawiam sama sobie, kiedy to jest dużo bardziej przemyślane i wyczekiwane i wolę sobie kupić coś drogiego, ale rzadko, ale żeby to było coś, co jest naprawdę świetnej jakości, przemyślane. Te rzeczy cieszą tak jak wtedy, kiedy byłam małą dziewczynką, czy 13-latką w terenu. Bo kiedy się rzeczą nada właściwe miejsce w życiu, to znaczy się nimi cieszymy i używamy ich jako narzędzi, a nie traktujemy jako jakiegoś właśnie zapychacza czy rekompensaty różnych niedostatków psychicznych czy emocjonalnych, to okazuje się, że one znów mogą sprawiać przyjemność i przynosić radość. Czy pani było trudno wprowadzić w życie ideę minimalizmu dotyczące i przedmiotów, jakimi się otaczamy, i czasu, jakiego mamy ciągle za mało, prawda? Bo ideę minimalizmu to obraz na nam umiejętnego zarządzania czasem. Myślę, że tak naprawdę łatwiej było mi się uporać z tymi kwestiami materialnymi, bo wprawdzie to był proces długotrwały, ale taki stopniowy i ja starałam się nie robić nikogo na siłę, więc stopniowo sobie porządkowałam te sprawy w głowie i swój stosunek do zakupów, do wprowadzania pieniędzy i do tego, do posiadania jako takiego. Natomiast na pewno dużo trudniej było mi, to dalej jest, która mi trochę sprawia trudność, jako takiej osobie mocno osadzonej we współczesnej rzeczywistości. Bardzo jest trudne to zarządzanie sobą w czasie. To, żeby na co dzień jednak mieć czas właśnie nie tylko na zarabianie pieniędzy, czy na zajmowanie się czasem wydawaniem, ale na to, żeby realizować inne swoje potrzeby, czy różne swoje potrzeby życiowe, takie, które współczesne człowiek często pomija, potrzebę na przykład tworzenia, potrzeby emocjonalne, potrzeby bliskości z osobami z mojego otoczenia,
z przyjaciółmi, z rodziną. Także to, żeby nie życie nie ograniczało się tylko do pracy, jedzenia i spania oraz przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi punktami, w których przebywamy. To było naprawdę najtrudniejsze do pokonania. Najwięcej tu miałam do przepracowania. Gdyby pani tak mogła w skrócie opowiedzieć o tych pierwszych krokach, które by nam ułatwiły wejście na ścieżkę minimalizmu, albo mówiąc normalnie, uproszczenie sobie życia w wielu dziedzinach, to jakby to wyglądało? Mówię raczej o tej sferze duchowej. Ja bym zaczęła od takiego może dość radykalnego stwierdzenia i tutaj wielu słuchaczy może się skrzywić, jak to usłyszę, żeby sobie przypomnieć o tym, że jest się człowiekiem śmiertelnym i że dysponuje się określoną, niestety nieznaną nam wcześniej ilością czasu na Ziemi. Nie wiemy, co się dzieje potem, czy mamy jeszcze później jakąś drugą szansę, czy też po śmierci nie ma już niczego. Wiemy tylko, że mamy to, co mamy. Tak? Żyjemy teraz, tu i teraz, być może jeszcze krótko, być może długo. I jeżeli nie zaczniemy żyć świadomie, wykorzystywać tego czasu, który nie znamy świadomie, to narażamy się na to ryzyko, że nam życie przebiegnie przed oczami i zanim się o nie obejrzymy, jak już będziemy na emeryturze i zastanawiali się, co się stało z tymi wszystkimi dniami i latami, które są za nami i dlaczego nie wykorzystaliśmy ich w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Konieczny jest moment zastanowienia. Taki moment zastanowienia często przytrafia się osobom, które na przykład zostają zatrzymane w tym życiowym biegu przez ciężką chorobę albo przez jakiś wypadek. Bo okazuje się, że w tym momencie zatrzymana, nagle dana osoba sobie uświadamia, że właśnie, że nie jest wieczna, że nie będzie żyła wiecznie i że nie chce, żeby jej życie przeciekło przez palce i że coś z nim musi zrobić. I zaczynamy tak dość gubnotnie od dość takich, powiedziałabym, filozoficznych i dość mocnego stwierdzenia. I no niestety dla wielu osób to pomyślenie o swojej śmiertelności bywa bardzo trudne. Bo im się rzadziej o tym myśli, albo im się bardziej tej myśli unika, to tym bardziej ona boli, kiedy już z nią się tak zmierzymy z bliska. Ale dla mnie osobiście wcale ta myśl nie jest przybijająca, ta świadomość, że jestem osobą śmiertelną i że nie wiem, ile mam jeszcze przed sobą czasu. Tylko jestem takim otrzeźwieniem, takim powiedzeniem sobie, no słuchaj, właśnie, nie wiesz, czy masz przed sobą jeszcze rok, czy też lat 40. Nie marnuj tego czasu, to nie znaczy, że nie mamy się zajmować sprawami na przykład lekkimi i przyjemnymi i tylko i wyłącznie się umartwiać i zmuszać się do maksymalnej aktywności, żeby nie zmarnować ani chwili. Ale chodzi o to, żeby żyć świadomie. Zacząć od tego, żeby przyjrzeć się swojej codzienności, swojemu każdemu dniu, jak to spędzamy. Ile czasu spędzamy tylko na tym, żeby utrzymać siebie i rodzinę przy życiu, to znaczy pracując zawodowo, dbając o te różne kwestie praktyczne, codzienne. Czy rzeczywiście tak jest, panie profesorze? To bardzo intrygujące, muszę powiedzieć. Czy chcemy wydrzeć Panu Bogu tajemnicę stworzenia? Także potrzeby psychologicznej, emocjonalnej. Bym powiedział, chcemy poznać. Chcemy poznać prawdę o nas samych, przebywać naprawdę blisko, utrzymywać kontakt emocjonalny. Ale z ludźmi, którzy są na nas. Wróćmy do tego, od czego pani rozpoczęła, czyli zatrzymaniu się świątecznym, kiedy będziemy mieć wybuch. Bardzo trafnie pani określiła, że wybuch trochę na spokojnie niszczy, pomyśleć aniżeli i zacząć się zastanawiać nad tym, co stopniowo można by zmieniać. Bo wybuchu, ja najbardziej tak myślę, wierzę w siłę takich małych zmian, małych kroków. Najdalej mam zdaniem na zajście, że się idzie małymi kroków, a nie próbuje nagle z dnia na dzień zmienić całe swoje życie. I dobrze jest się zastanowić, czy moglibyśmy chociażby wyeliminować na przykład tej swojej codzienności na początek jakieś jedno zajęcie, które na przykład nie przynosi nam jakiegoś większego pożytku, a ten czas, który wyobrażamy sobie jakąś eksplozję z jakiegoś jednego punktu rozszerzającą się. Tymczasem my musimy sobie to wyobrazić właściwie jako rzecz odwrotną, jako implozję, bo cała przestrzeń, która istniała dookoła, ona się skurczyła. To jest szansa, że nabieramy ochoty na to, część tej przestrzeni zajęła materia i to się zdarzyło w bardzo krótkim czasie. Czyli 10 do minus 30 sekund. I jeżeli to nazywamy wielkim wybuchem, dla mnie to nie jest wielki wybuch. To jest po prostu właśnie powstanie wszechświata. I tutaj jest bardzo trafna obserwacja. To, co
informację, że właściwie ta nazwa Wielki Wybuch i powstanie Wszechświata Wielkim Wybuchu no jest trochę już w tej chwili pase przy tych wiadomościach i przy tej wiedzy, którą obecnie posiadamy. Należałoby się zastanowić nad zmianą tego znaczenia tego słowa, bo rzeczywiście wprowadza w błąd. Ale chciałbym wrócić i przypomnieć tutaj przyczynę naszej dyskusji. Dyskutujemy o wierze i rozumie. Czy jako uzupełniający się harmonicznie, czy przeciwstawnych te działania, takie spotkania i takie emocje, których nie chciałabym powtórzyć. I ona sobie taki czarny zeszyt założyła, a ja aspektach taki pozytywny. I z tego, co wiem, trochę mi to pomogło w życiu, więc myślę, że ona taka znowu, światową minimalistką była, to znaczy chciała upraszczać sobie życie bardzo i dążyć do tego, nie żeby tym czasem, o czym pani mówi, gospodarować w lepszy sposób i emocjami tym bardziej swoje wiary. To pani znajoma się zadziałała wszystko i pozostać. Bo jakbyśmy widzieli i poznawali wszystko teraz, w tym danym momencie i wydzierali właśnie tą tajemnicę, no to stawalibyśmy się równi Bogu, a wiemy, dlaczego to nas doprowadziło. To było właśnie przyczyna grzechu pierworodnego, doprowadziło nas do tego, zostaliśmy śmiertelni. I zakładamy, że cała reszta, oprócz tego, co żeby zostało, wydzierania tajemnic Bogu, byłoby lepiej, żebyśmy się mogli jej prędzej czy później pozbyć. I zastanawiamy się wtedy, czy to możliwe. Czyli różnymi metodami możemy sobie polepszać tę naszą codzienność. Także czytając książki o minimalizmie. No naprawdę, proszę Państwa, tu można się sporo rzeczy i praktycznych i duchowych dowiedzieć. Próbujmy czasami być minimalistami, to na pewno akordy tych bardzo dziękuję pani Anna Mułaczek-Meyer, autorka książek o minimalizmie, między innymi zatytułowanej tak minimalizmu po polsku, czyli jak uczynić życie prostsze. Bardzo dziękuję za tę przedświąteczną rozmowę i życzę pani, żeby wszystko zgodnie się z tym planem minimalistycznym udało zasadniczymi, bardzo ważnymi, istotnymi, żeby minimalizm nie zatrzymywać w miejscu, tylko żeby ciągle do przodu iść. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy panu profesorowi. No i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie na antenie Radia Maryja. Tak samo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w rozmowach niedokończonych i w tak arcyciekawym temacie. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję serdecznie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan profesor Stanisław Karpiński. 23:30. Za moment zapraszamy Państwa na modlitwę, na zakończenie dnia, na komplet. Zapraszam. Premier Beata Szydło deklaruje utrzymanie stabilności polskiego górnictwa i jego unowocześnianie. Jak mówi, jest to jednym z celów jej rządu. Beata Szydło podczas uroczystości barwórkowych w Jaworznie na Śląsku podkreślała, że obecne i planowane inwestycje w tym sektorze gospodarki pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jako przykład planie podała realizowany przez spółkę Tauron Wydobycie projekt wygrążenia szybu Grzegorz w Jaworznie. O przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów narodowych oraz o współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej rozmawiali w Przemyślu szefowie parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jak poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, można wzmocnić znaczenie parlamentów narodowych, jedynie porządkując i precyzując europejskie przepisy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozpoczął wizytę na Białorusi. Jutro przewidziano spotkanie z najwyższymi władzami w kraju, w tym z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Z rozpoczynającą się wizytą duże nadzieje wiążą działacze Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze. Nawet kilka tygodni może potrwać kwarantanna gospodarstwa w Deszcznie w Lubuskiem, gdzie wykryto wirusy ptasiej grypy H5N8. Nikt nie ma prawa wejść na jego teren ani wyjść, nawet gospodarze, a okoliczne fermy także zostały obłożone restrykcjami. Zabroniony jest także przewóz pomiędzy fermami drobiu i ptactwa hodowlanego.
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Austrii wygrał prawdopodobnie kandydat niezależny Alexander Van der Bellen. Jeśli wstępne rezultaty się potwierdzą, będzie to drugie zwycięstwo byłego lidera Zielonych nad Norbertem Hoferem, kandydatem antyimigranckiej partii Wolności. Według pracowni SORA kandydat niezależny Alexander Van der Bellen dostał ponad 53% głosów poparcia, a Norbert Hofer ponad 46%. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Dziś druga niedziela Adwentu. Już po raz 17 obchodzony jest w Polsce i wśród Polonii Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. W polskich parafiach wierni modlili się w intencji katolików na Wschodzie, a do puszek zbierane były ofiary materialne. W tym roku szczególne wsparcie kierowane jest na Syberię, mówi siostra Taida Lolo, Albertynka, która przez ostatnie 15 lat pracowała w Usolu Syberyjskim pod Irkuckiem. Syberia to piękne miejsce, Syberia to mroczne miejsce, Syberia to miejsce, gdzie jest cywilizacja, gdzie jest życie, gdzie jest współczesność, a gdzie jest także bieda i nierówne szanse. Przede wszystkim potrzebują modlitwy, o dar wiary dla nich. Dla mnie to jest najważniejsze. Potrzebują też złotówek, otwarcia naszych serc na to, żeby fundacje, które już tam są, Kościół katolicki, parafie, wspólnoty zakonne, które pracują wśród najbiedniejszych i szczególnie dzieci, żeby mogły skutecznie wspierać i ułatwiać dzieciom i młodzieży start życiowy. Na progu Adwentu swoją premierę miała gra Gościniec poprzez czas i przestrzeń, która może być rodzinnym sposobem na przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. To narzędzie nowej ewangelizacji, angażujące do poznania biblijnej historii, tłumaczy twórca gry Jacek Małkowski. Gościniec jest projektem, który powstał z potrzeby serca, po to, aby każda rodzina, spotykając się, mogła ten czas spędzić, bawiąc się świetnie ze sobą, ale również przeżywając wspólnie pewne bardzo wartościowe emocje. Odkrywając też siebie nawzajem, ludzie zaczynają współpracować ze sobą, zaczynają budować relacje i to spotkanie tak naprawdę wiedzie na spotkanie ze świętą rodziną, do stajenki, bo tym jest właściwie gościniec, czyli taką wspólną podróżą na spotkanie ze świętą rodziną. Podczas tej podróży szereg przygód, przez które będzie drużyna wspólnie przechodzić. Gra stawia prawdziwe wymagania. To nie są pionki, to nie są kostki. Podróżuje się autentycznie sobą samym i wyzwania dla ciała, dla ducha, dla umysłu zadecydują o tym, właściwie efekt tych wyzwań, w jaki sposób będzie wyglądało spotkanie ze świętą rodziną. Solidarność i miłosierdzie. To hasło konferencji naukowej zorganizowanej przez teologię polityczną w Centrum Europejskim na Toli. Organizator spotkania dr Dariusz Karłowicz. Orędzie miłosierdzia Bożego wyszło właśnie z Polski. Z dzieła, które niektórzy traktują lekceważąco, a który jest najpopularniejszą na świecie polską książką. Jeśli szukalibyśmy pisarki najpopularniejszej na świecie, to z całą pewnością trzeba by wskazać siostrę Faustynę Kowalską, skromną zakonnicę drugiego chóru, której w latach 30. objawiał się Chrystus, przekazując niezwykłe orędzie, przekazując prośbę, nakaz, imperatyw kultu miłosierdzia Bożego w tym ponurym, strasznym wieku, w którym po dwóch stronach Polski potężniały dwa totalitaryzmy, które zaowocowały milionami ofiar. Kiedy Europa pogrążała się w ciemności, ta dziewczyna spisywała orędzie, które mówiło o miłosierdziu Bożym. Dzisiaj Kościół powszechny wraca do tej myśli i pewnie będzie ta myśl towarzyszyła Kościołowi aż po czasy ostateczne, ale warto pamiętać, że ta rzecz ma swój wymiar, że został spisany to orędzie po polsku i że mamy wgląd w jego oryginał, dlatego warto byśmy o tym myśleli i to medytowali, zwłaszcza, że co przeczuwałem organizując tę konferencję, rzecz jest silnie związana z inną wielką ideą, która z Polski wyszła, z ideą Solidarności i z ideą Gdańskiego Sierpnia, który właśnie wydaje się jest jakąś formą skutecznej odpowiedzi na Boże Miłosierdzie. Serwis przygotował Przemysław Gołacki, a przedstawił Olaf Warzyński. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Kłaniam się Państwu ponownie, Magda Mikołajczuk.
Kozłowski. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu Kultura nie całkiem osobista w Polskim Radiu 24. Jak w każdym odcinku, także dzisiaj sięgamy do Archiwum Polskiego Radia po dobrą literaturę w wersji dźwiękowej. Dziś pisarze śląscy, bo dzisiaj Barbórka, Święto Górników, choć w tym roku zamiast świętowania jest żałoba po tragedii w kopalni Rudna, gdzie życie straciło 8 górników. W tym roku obchodzimy też pewną ważną dla Śląska, Górnego Śląska, rocznicę. Mianowicie 60 lat temu przywrócono Katowicom pierwotną nazwę miasta po 3 latach stosowania nazwy Stalinogród. Od marca 1953 roku do grudnia roku 1956. Tę nazwę Stalinogród wprowadzono tuż po śmierci Stalina, a nazwę Katowice przywrócono na fali odwilży Gomułkowskiej. Skoro Katowice to Giszowiec, jedna z dzielnic miasta, a skoro Giszowiec to książka Małgorzaty Szejnert Czarny Ogród. Znakomita reporterka pisze tam o Giszowcu i Giszowcu, czyli o osiedlu, miasteczku dla górników, zbudowanym ponad 100 lat temu przez potomków Adama Gisze. Posłuchajmy fragmentu Czarnego Ogrodu Małgorzaty Szejnert i interpretację Andrzeja Stalowa. Adam, nie wiem jak wędruje, piechotą czy konno, z giermkiem czy samopas. Wiem, że ma trochę pieniędzy. Musi ich strzec, bo na drogach nie brak haluderu. Uciłał niewiele jak na rycerza, ale dosyć by osiąść. Idzie albo jedzie pod presją. Tak nazywa się Wrocław, stolica Śląska, cesarstwo Habsburgu. Mija rok 1651. Adam Gisze jest już na progu starości. Ma 36 lat, kawaler, bez rodziny, bez dzieci. Nie mamy pojęcia jak wygląda. Ma na sobie zbroję czy łachman. A może w czapce lisiej z czerwonym wierzchem, w kożuszku brudno-zielonym, czerwonych spodniach, żółtych butach, ma łuk brudno-żółtawy, sajdak ciemno-popielaty z żółtą na nim leniwą, nim blado-żółtawe strzały. To Lisowczyk według Rembrandta. Dlaczego Adam zmierza pod Wrocław, a nie pod Sandomierz? Skoro pochodzi z Sandomierszczyzny, a jego protektorem jest książę Lubomirski z Palatynatu Sandomierskiego. Nie wiem, ale wiemy, że ta droga przez Śląsk jest straszna. Adam jedzie lub idzie przez kraj zrabowany, wymarły, spalony. Wojna 30-letnia zmniejszyła ludność Śląska o 600 tysięcy osób do 1 miliona. Zniszczyła go rabunkami, kontrybucjami, konfiskatami. W ruinie legło 36 śląskich miast, 1095 wsi, 113 zamków. Ludzie boją się głodu, zarazy, gwałtu i szatana. W roku, w którym Adam rozstaje się z wojskiem, w Nysie trwa proces 42 kobiet oskarżonych o czary. W księstwie myskim 200 osób idzie na stos. Być może Adam jest świadkiem tych kalizm. Sterał się w 18-letniej służbie wojennej dla dwóch cesarzy Habsburgu, Ferdynanda II i Ferdynanda III. Adam chce założyć rodzinę, gospodarzyć. Jeszcze nie jest za późno, by rozpocząć nowe życie pod Wrocławiem. Starzy panowie śląscy zginęli w walkach i uciekli przed represjami religijnymi. Ich miejsca zajmuje nowa, energiczna szlachta, głównie niemiecka i katolicka, zaufani żołnierze Habsburgu. Zostają nadania i prawa taniego wykupu opuszczonych dóbr. Adam wybiera miejsce na południe od Wrocławia, zwane Szmorcz lub Szmal. Gospodarstwo, w którym patrzył, kosztuje 60 marek. Pewnie nie mało, skoro te marki określano w dokumentach jako ciężkie. I zapisano, że Adam spłacał swe powinności w ratach po 4 marki. To był fragment Czarnego Ogrodu. Książki Małgorzaty Szejnert o ludziach związanych z Giszowcem i Giszowcem. Teraz z Archiwum Polskiego Radia wyciągamy fragment twórczości jednego z najbardziej znanych książkich pisarzy, jakim był Horst Wiener, urodzony w 1930 roku w Gliwicach, zmarły 60 lat później w Monachium. W swoich powieściach, przede wszystkim w tak zwanej gliwickiej tetralogii, Wienek opisywał wielokulturowe życie pogranicza polsko-niemieckiego na tle wydarzeń historycznych. Najsłynniejsza część gliwickiej tetralogii to powieść Pierwsza Polka. Rzecz dzieje się 31 sierpnia 1939 roku,
chociaż akcja obejmuje też wiele retrospekcji. W domu rodziny Piątków ten dzień ma być szczególny. Matka, Walewska Piątek, od rana przygotowuje wesele swojej 19-letniej córki, która ma poślubić Wolny, o Wermachie. Kobieta rozmawia ze swoim 15-letnim synem. To będzie fragment słuchowiska z roku 2010 w reżyserii Jana Warenyci z Grażyną Barszewską i Grzegorzem Danieckim. I wypijemy razem z bliżankiem herbatę, a potem pójdziesz z powrotem do łóżka i wyśpisz lub orządzisz. No przecież nie musisz iść do szkoły. A może ja do nas? Są tu żołnierze, nic nie będzie ze szkoły. Przecież będą musieli się wynieść. Albo tam przyszli, albo na drugą stronę, do Polski. Co ty? Światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twego Izraela. No przyszło mi coś do głowy w związku z dzisiejszym wieczorem. Mam na myśli jak była na początku, teraz artyst. Zawsze i na wieki. Nie wiem, czy zdążę wrócić. Czy nawet w dzień ślubu jedynej siostry musisz iść do Hitlerjugend? Teraz zawsze tak późno wracasz do domu, zabrali mi córkę. No i wystarczy. To całe wesele nie interesuje mnie, nic ani... Abyśmy odpoczęli bezpiecznie, z radością się pochodzili. Zresztą widziałem go już parę razy. Przez nie, wziął na siebie całą część artystyczną. A ze swej strony dodam na zakończenie dwa żywe obrazy. Anioł Pański według Mileta i Urłacy na Wądze według Twojej obrony. Mogłabym wziąć Andreasa na Wierzyńskiego Burłaka.